ważny dzień co roku i bardzo znaczący dzień, w którym obchodzimy Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Ja osobiście każdego 11 listopada obchodziłem je początkowo z moimi rodzicami, odkąd pamiętam, potem z moimi przyjaciółmi z harcerstwa w czasach, kiedy obchodzenie tego święta, delikatnie mówiąc, nie było mile widziane przez rządzących, przez władzę. Od 89 roku obchodzimy je swobodnie. Zawsze powinniśmy je obchodzić w sposób radosny, ale w sposób niezwykle dostojny, czczący tą wielką pamięć. Bo niepodległość nie jest nigdy dana raz na zawsze, tak samo jak i wolność. Możemy rzeczywiście być dumni z tych wielkich dokonań naszych przodków. Możemy z ufnością patrzeć w przyszłość i wszystkim życzę, żeby do tego dzieła się przyczynili, bo każdy jest ważny i każdy może coś dobrego zrobić. Za wybitne zasługi dla polskiego Kościoła, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Henryk Hosser. Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Przez te wszystkie lata swojej posługi kapłańskiej, ale posługi czynionej narodowi, a zarazem więc ojczyźnie, nigdy nie wahał się prezentować swoich przekonań, nie cofając się przed niczym, nawet mając świadomość głębokiej krytyki. Jest to przede wszystkim ogromne zobowiązanie, dlatego że ten order Polonia Restituta jest związany właśnie z odbudową państwa polskiego i w związku z tym jestem też niejako powołany przez okoliczności i tego typu do tego, żeby przyczynić się do wzrostu duchowego i materialnego naszego kraju. Dla mnie zawsze słowa Bóg, honor, ojczyzna były ważne, były inspirujące i były ogromnie zobowiązujące i też w tej perspektywie chciałbym pozostały czas dany mi realizować. Ogromnie się cieszę, że mogłem Państwa uhonorować. Ojczyzna powinna oddawać hołd tym, co za nią polegli, ale powinna też pamiętać o tych, którzy dla niej żyją i nadal są między nami. Dziękuję za tą obecność dzisiaj w Belwederze. Dziękuję za wszystko i w imieniu Rzeczpospolitej, i moim własnym.